Witam serdecznie na internetowym koncercie artystów sceny Perspektywa pod tytułem Skrawek Zieleni. Ci z Państwa, którzy nas znają, to oczywiście nas znają. Ci, którzy nas nie znają, to mam nadzieję, że będą mieli dzisiaj okazję poznać część z artystów sceny Perspektywa. Scena Perspektywa to miejsce niezwykłe, łączące w sobie trzy czynniki: ludzi, twórczość i odwagę. Na tej scenie zobaczycie Państwo zarówno artystów, którzy na co dzień zajmują się szeroko pojętą sztuką, muzyką, aktorstwem, jak i również osoby, które robią to tylko z pasji i które być może nie spotkacie w innych miejscach, jak tylko właśnie na scenie Perspektywa. Choć mam taką nadzieję, że wszyscy artyści sceny Perspektywa wystąpią kiedyś na wielkich scenach tego świata. Ale czy scena Perspektywa nie jest taką sceną? Biorąc pod uwagę, że mogą nas Państwo oglądać z każdego miejsca w Polsce i na świecie? To piękne, że możemy tworzyć nową historię tego miejsca. Szanowni Państwo, koncert jest w pełni darmowy. Jeśli jednak Państwo mają ochotę wspomóc naszą inicjatywę i podoba się to, co robimy, to zachęcamy do zakupu cegiełki, biletu na portalu ewejściówki.pl, gdzie Państwo możecie sami wybrać kwotę, jaką chcecie wpłacić na naszą inicjatywę. A teraz, skoro Skrawek Zieleni, to przenieśmy się do naszego skrawka zieleni, czyli podwórka naszej kamienicy przy ulicy Stachowicza 4, gdzie ci, którzy już tutaj nas odwiedzali, mieli okazję uczestniczyć w koncertach balkonowych właśnie na tym podwórku. A teraz zabierzemy tam Państwa tą drogą internetową. Oj, wiele dzisiaj się jeszcze wydarzy. Wiele jeszcze będzie utworów śpiewanych. Na koniec od razu chcę zdradzić, że... Oj, jeszcze przez drzwi przejdę. Na koniec chcę jeszcze zdradzić, że będzie utwór autorski. Pewnie Państwo mnie teraz słabo widzicie, ale już poprawiamy. Jak już zacząłem wspominać, na koniec zaprezentujemy jeszcze Państwu nasz utwór artystów sceny Perspektywa, autorski utwór, ale to będzie niespodzianka, którą zostawimy sobie na koniec. A już przejdźmy do części koncertowej. Chcąc się z Państwem przywitać już z tej lokalizacji, poproszę Natalię Kurjanowicz, która pewnie gdyby tutaj była i mielibyśmy normalne czasy, to ona wykonałaby pewnie ten napis, natomiast niestety musiałem to zrobić ja, ale mam nadzieję, że wyszło. Więc przeniesiemy się do Natalii Kurjanowicz, która zaraz się do nas, mam nadzieję, uśmiechnie i zaśpiewa nam utwór Dzień dobry. Zobaczyć ty chociaż raz, jakiś czas.
Nie mówię wam do widzenia, mówię do zobaczenia. Oczywiście, Natalko, że do zobaczenia. Mamy nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się z wszystkimi artystami i publicznością tutaj na naszym podwórku, być może na balkonowym koncercie lub wewnątrz na naszej scenie Perspektywa. Tym samym rozpoczęliśmy dzisiejszy koncert od tego pięknego utworu Dzień dobry. A już teraz przenosimy się do Karoliny Kijak, która zaśpiewa utwór Taka miłość w sam raz, a akompaniuje jej Michał Burek. Ale Karolinko, zanim nam zaśpiewasz, to powiedz nam, czym dla ciebie jest wiosna? Dla mnie wiosna jest przede wszystkim czasem miłości. Ale jakiej miłości? Tej nieidealnej. Tej, której na pewno nie brakuje krzty goryczy. Ale właśnie często to, co jest nieidealne, jest najpiękniejsze. Nie bójmy się miłości. Nie bójmy się kochać, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Bądźmy dobrymi ludźmi i szerzmy miłość. O, jak pięknie powiedziane. To teraz słuchamy. Właśnie takiej miłości wam wszystkim życzę. I
Tobie również życzymy. A teraz przenosimy się do Sary Gawlik. Cześć, Sara. Cześć, Marku. Jak pogoda w Krakowie? A, w Krakowie pięknie. A jak tam na Śląsku? Na Śląsku wiosna przez chwilę już była, ale wróci i tak. No i pięknie. To teraz Sara z utworem Wiosna przyjdzie i tak. Chciałeś szumieć jak drzewo, gnać po niebie jak młody ptak. Dzisiaj nisko jest niebo, że aż trzeba się schylać. Chociaż runął ci świat, wiosna przyjdzie i tak. Jeśli zrobiłeś błąd, to cię młodość rozgrzeszy. Jeśli przestałeś już wierzyć w to, czas nas uczy nadziei. Chociaż runął ci świat, wiosna przyjdzie i tak. Chociaż runął ci świat, wiosna. Chociaż runął nam świat, wiosna przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie i tak. Michał ewidentnie pragnie spaceru. Tak, to była Sara Gawlik z przepięknym akompaniamentem Michała Burka. A teraz sprawdźmy, co słychać u Pawła Jarosza. Wieje, panie. Ciężko w tych okolicznościach nagrać coś. Ale spróbujemy. Przez tysiące lat przywiązała się do ludzi. Najpierw w zamierzchłych czasach człowiek się na drzewach nudził, wpatrzony ocą w niebo, w
gwiazd apoteoza cudną. Bujał się na gałęzi i mówił, ale nudno. Wesele robiło się tylko, jakby był jakiś wypadek, jak babka z drzewa spadła, albo tygrysa zagryzł dziadek. Następnie z postępem idąc, z modą i z duchem czasu, do jaskiń wielkich i mrocznych przenieśli się ludzie lasu. Dym szczypał w oczy mocno po całodziennych trudach, a kiedy wieczór nadchodził, zaczynała się nuda. Chyba że wąż się wśliznął dziewczynie do wyrka pod skórę niedźwiedzia, albo nietoperz znienacka przez jaskinie przeleciał. Potem po jakimś czasie ludzkość nudziła się, już w szałasie. Ratem było jeszcze jako tako było jeszcze w południe, ale im bliżej północy, tym robiło się nudniej. Od czasu do czasu jedynie ożywiała się Boża gromadka. Jeśli Boża na przykład była i piorun szczelił w szałas sąsiada. Koniec, tak być nie może, powiedzieli pewnego dnia ludzie i zaczęli wymyślać najrozmaitsze rzeczy przeciw nudzie. Akropol wymyślił olimpiady pantanne, forum bizancjum, rycerskie turnieje, gotyckie zamki, podróże w karetach, gilotynę, menueta, kino, setki przeróżnych parad i telewizyjny aparat. I przepraszam, że zabrzmi to nieco chętnie, jeszcze nigdy się tak nie nudzili jak obecnie. No dobrze, Paweł. A co na co dzień poprawia ci humor i dodaje trochę uśmiechu? To jest trudne pytanie, na które pomóc odpowiedzieć może kawa. Kawa wypita na działce. Kawa z najbliższymi. Nam zdrowie wprowadza do ciałka. Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki, znikają bronchity, katary i sapki. Po zimie najczęściej czujemy się głupio, to kolki nas kują, dostawy nas łupią,
ręczkami bez przerwy się za coś trzymamy. Witamin nie mamy, kaszlemy, pękamy. A ciałko w całości to jedna pokusa, na byle wirusa wicusa. Tymczasem jak cenię, to gość jeden ujął. Wirusy na działkach fatalnie się czują. Zupełnie tak samo jak mors na Saharze. Lub pirus w mlecznym barze. Gdy słyszą, że ktoś się na działkę wybiera, wpadają w represję, a niech to cholera. I w strasznym popłochu wynoszą się z działek, z tych działek dążących w kierunku działek. I mając wirusów tych coraz mniej, i zgiącie nam łatwiej, i kusnąć nam lżej, i gładko nam idzie kopanie jak rzadko, i zgrabniej rabatkę równamy łopatką, i past usuwamy co jest jak zakałka, i proste to w końcu jest jak strzałka, że z nas korzyść jakąś ma działka. Ludwik Jerzy Kern, tekst, wiersz pod tytułem Działka. Tak, to były dwa utwory w wykonaniu Pawła Jarosza, który sam sobie akompaniował na gitarze. To jest piękne, że właśnie sytuacja, w której jesteśmy, zmusza nas niejako do tego, żeby się rozwijać w różnych aspektach. Pewnie Państwo zastanawiacie się, ile to jeszcze wszystko potrwa. Nie mówię tutaj o koncercie, mówię o sytuacji na świecie. My też się zastanawiamy. A co na ten temat sądzi Mania Różycka? Maniu, co Ty o tym myślisz? No co? Nic. Pozostaje nadzieja i czekać. Aha. Jak pulsuje ziemia, uspokoić swoje serce.
była Mania Różycka, a właściwie Maria Różycka, która wykonała utwór Przebudzenie. A teraz, proszę Państwa, debiut na naszej scenie. To jest bardzo budujące, że mimo tego, że nie działamy w naszych normalnych czasach, w normalnym rytmie i trybie, to scena perspektywa poszerza się. No ale w końcu to perspektywa musi się poszerzać. Więc przed Państwem wystąpi teraz Agnieszka w utworze Ale Jestem. Cześć, Agnieszko. Hej. Cieszę się bardzo, że mogę być dzisiaj tutaj z Wami. Trzeba naprawdę żyć. Tak jest. Żyjmy w zachwycie. Agnieszce towarzyszył na gitarze Adam Szwajcowski. Dziś jeszcze zobaczymy nie jeden debiut, a może nawet kilka, ale nie będę zdradzał teraz szczegółów. Teraz, proszę Państwa, wystąpi Wasza ulubiona para, a na pewno moja ulubiona para, Kasia i Andrzej Młyniec. Zanim jednak zaśpiewają, to Kasiu, mam do Ciebie takie pytanie, czy pamiętasz, jak się poznaliśmy? Tak, pamiętam. To było chyba w marcu. Tak mi się wydaje. Chyba około godziny 19. Poszliśmy wtedy do tego fajnego parku. Kasiu, tam jest obok Ciebie Andrzej. Andrzeja wtedy nie było. Tak, naprawdę to był wyjątkowo miły czas. Mm.
Masz coś na ten temat do powiedzenia, kolego? Andrzeju, Andrzej, nie denerwuj się, to był tylko spacer. To nie tak, jak myślisz. Dobrze, zagrajmy. Prowadzeni dróg powietrza przejść zdołamy, wiry rzeka zanurzymy stopy. Ile w nas zdumienia jeszcze, ile złudzeń niestraconych, światów ile nieodkrytych wokół, światów ile zadajemy te pytania głosem ptasim. Niech prowadzą nas bez odpowiedzi nawet. Niech się wznoszą, aż zabłysną tęczą do krainy łagodności bramą. Poszukiwacze wszędzie w sobie poza sobą odkrywamy karty niezwyczajne. Oto morza falowanie, statek ze szkarłatnym żaglem, oto splot płomienia życiotajny. Oto splot płomienia życiodajny. Niech zakwita, niech oczyszcza, niech kształt nada temu, co w nas tkwi gdzieś na dnie samym. Niech się wznosi, aż zabłyśnie tęczą do krainy łagodności bramą. To był utwór Pieśń Łagodnych w wykonaniu Kasi i Andrzeja Młyniec. Z Andrzejem sobie jeszcze wszystko wyjaśnimy. Kiedyś miałem nawet taki pomysł, żeby zabrać Andrzeja, to znaczy, żeby Andrzej mnie zabrał na strzelnicę, ale nie wiem, czy to jest teraz dobry pomysł. A i tak teraz w tych czasach nie można. A do tego czasu sobie już wyjaśnimy. Dobrze, przejdźmy dalej, żeby rozluźnić trochę atmosferę. Szanowni Państwo, przygotowując taki koncert jest masę rzeczy, obowiązków promocyjnych, organizacyjnych, reżyserskich. I często brakuje dyrektorowi czasu na przygotowanie własnych utworów. I tak też się teraz stało. Prosiłem Adama o przygotowanie jednego akompaniamentu do utworu, który jeszcze wykonam dzisiaj. Oczywiście chętnie się zgodził, ale też poprosiłem, Adam, mam jeszcze jeden utwór, bardzo prosty, ogniskowy. Czy mógłbyś też przygotować akompaniament? Adam powiedział, jak prosty, to przecież sobie sam zagraj. A że wjechał na ambicje, no to gramy. Adam, dedykuje ten utwór tobie. Ponie ognisko w lesie. Kiedyś to zagram, ale nie dzisiaj. Chciałem Państwa podprowadzić do kolejnego utworu.
którym jest utwór pod tytułem Las w wykonaniu Klaudii Wójcik w Wygiełzowie. Klaudio, powiedz mi, gdzie ty ukrywasz ten talent? Gdzie ty go chowasz? Gdzie on się mieści w tobie? Na szczęście nie mam pojęcia, gdzie. Ale na pewno nie w lesie. Co za pytanie w ogóle. Mieszkam na skraju lasu, jest mi trochę wilgotno, lecz dzielnie trzymam fason, bo w lesie musi być mokro. Sypiam z pięknym borsukiem, co mnie wozi na sobie. Całą z jeżyn mam suknię i wielki wianek na głowie. Ja nie będę nigdzie jutro o piątej. Ja nie będę nigdzie jutro o piątej. Słucham sobie muzyki, co mi gra pod listkami. Kroję siebie w plasterki i wyjadam palcami. W planach dziś odwiedziny u króla czerwonych mrówek. Borsuk zrobi kolację, najemy się borówek. Ja nie będę nigdzie jutro o piątej. Zrobiło się nam leśnie, a jak las to łąka, jak łąka to trawa. Przenieśmy się teraz do Bartka Młyńca. Bartku, jak się czujesz? Wspaniale. Wiosna. Jakżeż ona wspaniale przemawia do nas. Poszukajmy skrawka zieleni. Na pewno gdzieś tu jest blisko. O! Jest. Tak. Czy ten skrawek zieleni jest w stanie do nas przemówić muzycznie? Czy może zawędrować pod nasze strzechy? Popróbujmy. No nic. To ten stroik będzie niezbędny. Thank you.
słońca przez twe oczy zielone. Utwór wykonany był na trawie. A teraz kojarzy mi się tylko jeden utwór, który mógłbym wykonać jako kolejny. Chowaliśmy się za garaż, a ty jeden z drugim, co tam jarasz? Dobiegł nas znienacka głos, głos nauczyciela WOS. Nic takiego, panie wzorze, nie, nie, to nie tytoń, broń cię Boże, tylko jakieś takie zioło, co se rośnie tu za szkołą. Dziwne, dziwne te konopie, niby zwykłe zielsko, a jak to kopie. Dziwne, dziwne te konopie, niby zwykłe zielsko, a jak to kopie. Mówił mi kolega Jurek, że się z tego robi sznurek. Cóż to, czyżby wam się chciało ściemniać pedagogiczne ciało? Zaraz sprawdzę wasze bajki, bo się mi skończyły fajki. I zjarał nam całego planta, no i nogi z waty, twarz mutanta, gwałturety, ola Boga, otruliśmy pedagoga. Dziwne, dziwne te konopie, niby zwykłe zielsko, a jak to kopie. Dziwne, dziwne te konopie, niby zwykłe zielsko, a jak to kopie. Mówił mi kolega Jurek, że się z tego robi sznurek. A rzecz się kończy w taki sposób, wszyscy mamy szóstkę z WOS-u, ale ktoś zakosił zioło, co pleniło się za szkołą. Z pedagogicznego grona nikt pretensji nie ma do nas. Dzwoni dzwonek, lecę, bo dziś jaramy na PO. Dziwne, dziwne te konopie, niby zwykłe zielsko, a jak to kopie. Dziwne, dziwne te konopie, niby zwykłe zielsko, a jak to kopie. Mówią ludzie, że to trutka, która jeszcze gorsza jest niż wódka. Tak, proszę państwa, tak mi się przypomniało taki utwór. Oczywiście akompaniował mi Adam Szwajcowski, jak już wspominałem. A teraz przenieśmy się na nieco inną zieleń, do Rafała Sadowskiego. Ale zanim, Rafale, wykonasz utwór, powiedz nam, czym dla ciebie jest natura? Dzień dobry przede wszystkim. Czym, Marku, jest dla mnie natura? Natura jest dla mnie prawdą i szczerością. Absolutnie. Jest czymś wyjątkowym. Czymś, z czym jestem zżyty tak naprawdę od początku mojego istnienia na tym świecie. Wychowałem się w małej miejscowości, gdzie na co dzień byłem otoczony naturą. Było mi z tym bardzo dobrze. W pewnym momencie byłem troszkę poza nią i było mi z tym bardzo źle. Dlatego teraz też mieszkam w małej miejscowości i jest mi trochę bliżej do natury. Jestem z tego bardzo zadowolony. Rafała to ja lubię posłuchać, bo zawsze pięknie mówi. No dobrze, Rafale, wszyscy wiemy, że piszesz piosenki. A czy masz może w swoim pięknym skarbczyku jakieś piosenki o zieleni? No tak, w tym moim małym skarbczyku moich jakichś autorskich utworów mam też kilka związanych z tematem natury, przyrody. No to Rafale, scena jest twoja, to znaczy las, to znaczy łąka. Dla ciebie, Marku, i dla naszych wspaniałych widzów, miłość w naturze. Niebieski blask odbijający się
na jeziorze, jak w lustrze. Konary wysokich drzew tuż przy jego brzegu. Ich zielona korona, liści rozpostarta ponad horyzont. I mnóstwo traw, kwiatów, chwastów. Woda. Motyl usiadł na kwiatku i macha skrzydełkiem. Śpiew ptaków, śpiew ptaków, śpiew ptaków. I znów cisza. Czasem szelest liści wznosi dźwięki ponad ptaki. Dym unoszący się nad ogniskiem. Usiadła mi na ręku wielka mucha. Warto żyć, bo miłość jest w naturze. Drzewa są silniejsze od ludzi. Są silne, prawdziwe, uczciwe, pomocne, żyjące. Czasem szelest liści wznosi dźwięki ponad ptaki. Nie ma wrzawy chaosu i pośpiechu. Żyj, kochaj ją. Żyj, kochaj ludzi. Żyj, kochaj ją. Żyj, kochaj ludzi. Żyj, kochaj ją. Żyj, kochaj ludzi. Ty, Marku, lubisz taką ciszę? Oj, ciszę to ja uwielbiam i ostatnio coraz bardziej doceniam. Dziękujemy, to był Rafał Sadowski w utworze Miłość w naturze. Proszę Państwa, teraz mały przerywnik i debiut Kasi Młyniec na skrzypcach. Takie połączenie tylko u nas na scenie. O, czuję, że rymuje. To już koncert wchodzi w dobrą fazę. Osobom, które do nas dołączyły, to przypominamy, że koncert jest oczywiście darmowy, ale jeżeli macie ochotę nas wesprzeć w naszej inicjatywie, to zapraszamy na portal ewejściówki.pl, gdzie możecie zakupić taką cegiełkę, bilet w wybranej przez Was kwocie. Będzie nam bardzo miło, jeśli to zrobicie.
A teraz czas na kolejny debiut. Wystąpi znana już Państwu Maria Różycka, ale z jeszcze nieznanym Państwu Bartkiem Ślęzakiem w utworze Oprócz Błękitnego Nieba. Cześć Maniu, cześć Bartku. Cześć Marku, jestem Bartek. Zazwyczaj nie śpiewam na scenie Perspektywa, ale dzisiaj śpiewam z Marysią. Przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego, oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej, oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Ja pozdrawiam moich rodziców i wszystkich moich znajomych, którzy dzisiaj nas oglądają. I padły pozdrowienia, to ja się też dołączam do pozdrowień. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych widzów, wszystkich naszych artystów. I pozdrawiamy też oczywiście rodziców Mani. Dobrze, a teraz przenosimy się raz jeszcze do Kasi Młyniec. Ale tym razem bez Andrzeja. Tak, Andrzeju, ja do Ciebie zadzwonię po koncercie, to sobie wszystko wyjaśnimy. Akompaniował będzie Adam Szwajcowski. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Ciepłe babie lato kości grzał. Innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi pomyli, prawdy nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myśl.
myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. Zimnych jak mrok, starsi ludzie w rogach wielkich sal, księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak kapci miękkich szur, pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. To był utwór Czas nas uczy pogody w wykonaniu Kasi Młyniec, akompaniował Adam Szwajcowski i można było jeszcze usłyszeć jedną gitarę Andrzeja. A teraz czas na autorski utwór Meduzui, ale zanim to nastąpi, opowiedz nam proszę, Meduzujo, czy masz jakieś takie swoje skryte marzenia, fantazje na temat zieleni? Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie musisz o tym wiedzieć i nikt inny też nie musi o tym wiedzieć. Opowiem ci za to coś innego. Przyszło mi pracować w sklepie ogrodniczym. Nie wiedziałam, że to problem, że tam nie znam się na niczym. Pierwszy dzień wyglądał tak, jakbym miała wiedzieć, czym jest rabata. Drugiego dnia usłyszałam, że bonsai to sposób uzyskiwania karłowych drzew. Trzeciego dnia już dosyć miałam, bo w nos ugryzł mnie komar. Więc w odpowiedzi na jakiś gabion, gabion, przyznałam, że ja w temacie jestem zielona. Bo lubię zielony kolor, bo bosopołące biegam, bo kwiaty zbieram, bo kwiatem jestem. Z
głową w chmurach chodzę, tam gdzie trzy światy ze mną masz i niebieskie migdały. Myślałaś o nich? Ja tak. O, obłoki się bujają, w obłokach bujam ja. No i się przyznałam. Myślę sobie szybko, ale trudno. Przynajmniej wiedzą, jaka jestem i że z zieloną nie jest nudno. Sprawa się skomplikowała, kiedy przyszła Matka Ziemia. Za brak wiedzy ukarała słowami: od dziś jedzenia nie masz. To był piąty dzień z kolei. Brak jedzenia to zapłata słona. Nie traciłam lecz nadziei. Wyszeptałam więc nieśmiało: jestem zielona. Bo lubię zielony kolor, bo boso po łące biegam, bo zbieram kwiaty, bo kwiatem jestem. Masz i niebieskie migdały. Myślałaś o nich? Ja tak. O, obłoki się bujają, w obłokach bujam ja. To był utwór o tajemniczym tytule Zieleń, a teraz czas na naszego Jacka, Jacka Posielężnego, który również będzie miał swój dzisiaj debiut akompaniatorski. Jacku, czy zgodzisz się ze mną, że ludzie w dzisiejszych czasach nie doceniają szlachetności instrumentu, jakim jest keyboard? Dokładnie, Marku, ja mam takie samo zdanie. Jest to absolutnie haniebne. No ale nie przejmujmy się tym. Przenieśmy się na naszą rosyjską daczę i się wyluzujmy. Lato w mieście to po prostu jest dramat. Żar z nieba mózg na popiół wypala. Nie pomaga nawet piwko nad rzeczką,
Lato w mieście to nie lato, lecz piekło. A na daczy, a na daczy jest inaczej, jest inaczej. A na daczy, a na daczy jest inaczej, jest inaczej. Kiedyś tutaj były wielkie kołchozy, a dziś każdy ma ogródek działkowy. Więc w organizm działkę leją chłopaki, patrząc jak ich baby kopią ziemniaki. Bo na daczy jest inaczej, jest inaczej. Bo na daczy jest inaczej, jest inaczej. Na kobiety krzak ogórków już czeka, bo ogórek to podstawa człowieka. Miło patrzeć na spocone jest ciała, kąpielowy strój niewiele zasłania. Bo na daczy jest inaczej, jest inaczej. Bo na daczy jest inaczej, jest inaczej. Gdy wieczorem trwa balanga na daczy, są okrzyki za zdrowie kobiet pracy. One tańczą niosąc kiełbaski z grilla. Atmosfera kulturalna i miła. Bo na daczy jest inaczej, jest inaczej. Bo na daczy jest inaczej, jest inaczej. Lato w mieście to po prostu jest dramat, gdy żar z nieba mózg na popiół wypala. Nie pomaga nawet piwko nad rzeczką. Lato w mieście to nie lato, lecz piekło. No dobrze, skoro to już mamy załatwione, to ja się wybieram do Biedronki. Może mnie nie aresztują. Przynieść wam coś? Okej. To trzymajcie się w tym Krakowie. To był utwór Odaczy. Jacek sobie poszedł, ale widzę, że bardzo poważnie zastosował się do poleceń o noszeniu maseczek. Wziął sobie to głęboko do serca. I jeszcze do nas wróci, ale zanim wróci, to przenieśmy się teraz do Rafała Sadowskiego. Rafale, jak tam? Czujesz się jak na wakacjach? Może jesteś na wakacjach? Tak, Marku, jestem na wakacjach, prawda? Już ponad miesiąc. No i nie zamierzam się stąd ruszać, prawda? Bo jest mi tutaj bardzo... dobrze. Siedzę, prawda, i sobie śpiewam i gram takie na przykład bananowe songi. Kiedy budzę się, po prostu dziarski fach, aha. A za oknem znów po prostu smutny świat, aha. Zazwyczaj wtedy w myślach się wybieram na piękną wyspę i strą dziś. Dech zabiera, taka piękna jest. Po prostu rzekłbyś kicz, o no, 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 no. Po prostu rzekłbyś Bana Kubana. Bana Kubana. Bana Kubana.
tak zwalnia mi leniwy myślitok. Gdzieś na niebie grzmi leniwie wznoszę wzrok. Ptakowic blachy gdzieś tam w brzuchu burczy, po prostu połknął ludzi tłum. A ty słyszysz ten beztroski śpiew i morza cichy szum. O no 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 no, no. I morza cichy na na kubana, na na kubana, na na kubana, na na kubana. Kubana nowy jest po prostu żywot mój. Krąży wokół mnie piękność i siady chrój. Rzęsami w rytm muzyki mnie wachlują i zataczają w transie krąg. Tak jechują ten banalny wręcz nasz bananowy song. O no 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 no, nasz bananowy song, nasz bananowy song, nasz bananowy song, nasz bananowy song. I tak właśnie się tutaj bawimy, prawda? Pozdrawiam! Wakacje. Także tego wakacje, właśnie wakacje. No dobrze, ale teraz proszę Państwa, kolejny przerywnik, kolejny debiut. Tym razem Andrzej Młyniec na trąbce. Dubbing trąbkowy, oczywiście na trawie Bartek Młyniec. O, i już chyba do nas wrócił Jacek. Jacku, jesteś? Tak, 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 jestem, jestem. Udało mi się, chociaż były kolejki. Proszę bardzo, zgodnie z umową. Dla ciebie. O, mam, przyda się. I dla mnie. Dobra. Muszę się rozpłaszczyć, bo to jest radziecka guma. I ona nic nie przepuszcza. Więc zaraz się ugotuję. Huh. No, ciekawy ten świat, powiem wam. Jak wracałem z tej Biedronki, to powiem wam, że widziałem biegacza. Zastanowiłem, gdzie ty biegniesz, człowieku? Przecież kwarantanna jest. No więc... nie dowiedziałem się, gdzie biegnie. Natomiast skłoniło mnie to do pewnych przemyśleń na ten temat.
mówią mi, że teraz w modzie jest bieganie, rower, sport. Odpowiadam, wiec, narodzie. Sport to jest na zdrowiu mord. Jeśli chcesz uprawiać sport, browar weź, idź za kort. Jeśli chcesz uprawiać sport, browar weź, idź za kort. Kiedyś był w porządku koleś, ale wyrósł z niego kark. Co dzień jadł kartofli worek, zamiast mózgu ma dziś bark. Jeśli chcesz uprawiać sport, browar weź, idź za kort. Jeśli chcesz uprawiać sport, browar weź, idź za kort. Paraj, paraj, łapapapapaj. Paraj, paraj, łapapapapaj. Dziś są w modzie maratony, triatlon ci zapiera dech. Mój kolega był uczony, biegł maraton, no i zdechł. Jeśli chcesz uprawiać sport, browar weź, idź za kort. Jeśli chcesz uprawiać sport, browar weź, idź za kort. Paraj, paraj, łapapapapaj. Paraj, paraj, łapapapapaj. Jeśli zamiast mózgu flak, tak czy siak cię trafi szlak. Jeśli zamiast mózgu flak, tak czy siak cię trafi szlak. Łapapapapaj, paj, paj. Łapapapapaj, pararaj. Mówią mi, że sport jest w modzie i że rzeźbę robić czas. Odpowiadam, wiedz narodzie, sport to opium jest dla mas. A ty, Marku, co uważasz? No tak, uważam, że dałeś do myślenia. Tak bardzo lubiłem biegać. Proszę Państwa, widzę, że zbliżamy się powoli do końca. Przed nami jeszcze jeden utwór solowy, a po nim nastąpi premiera naszego utworu Sceny Perspektywa, który być może będzie hymnem Sceny Perspektywa na długie lata naszego istnienia. Ale zanim to nastąpi, to przenieśmy się do znanego nam już Wygiełzowa, do Klaudii, która zaśpiewa nam ludowy utwór o pięknym tytule, jeśli dobrze zapamiętałem i sobie zapisałem, Zaświeć Niesiądzu. Zaświeć Niesiądzu, zaświeć Niesiądzu, na kadzidla niskie pole wejdzie dziewczyna, wejdzie jedyna. Rozmoziem się oboje, a jak ja wejdę, a jak ja wyjdę, kiedy ludzie nos znają, ludzie nos znają, o nos godają. Oceńka jem się palu, a nie godają, a nie godają. Choćby po całym lesie my się kochali i kochać będziem. O mój rozowek świecie. Tak, to był ostatni z
solowy utwór dzisiejszego wieczoru, ale nie ostatni utwór dzisiaj jeszcze, bo pożegnamy się z Państwem naszym nowym autorskim utworem artystów sceny Perspektywa. Utworem, do którego tekst napisała Maria Różycka, a muzykę skomponował, zaaranżował, pięknie wykonał i wszystko poskładał Michał Burek, nasz wspaniały akompaniator, nasz wspaniały artysta sceny Perspektywa. Logistyką produkcyjną miałem przyjemność zająć się ja. Warto również zaznaczyć, że utwór ten powstał na odległość, to znaczy każdy z artystów nagrał swój wokal za pomocą telefonu czy komputera. To jest niezwykłe, że żyjemy w takich czasach, ale mamy też takie możliwości i rozwiązania technologiczne. Dziękujemy Państwu za obecność. To był koncert Skrawek Zieleni. Jeszcze jest możliwość po koncercie wesprzeć naszą inicjatywę na portalu ewejściówki.pl. A wystąpili przed Państwem Adam Szwajcowski, Agnieszka Hrakało-Chorawska, Andrzej Młyniec, Bartek Ślęzak, Jacek Posielężny, Karolina Kijak, Katarzyna Młyniec, Klaudia Wójcik, Maria Różycka, Meduzuja, Michał Burek, Natalia Kurjanowicz, Paweł Jarosz, Rafał Sadowski, Sara Gawlik i ja, czyli dyrektor tego miejsca, Marek Gierat. Bądźcie twórczy i odważni, uśmiechajcie się jak najwięcej i roznoście tą radość na cały świat. Dziękujemy raz jeszcze Państwu i zapraszamy do premiery naszego utworu Morze Mając Czas. Może mając czas na więcej spraw, może teraz każdy znajdzie czas na to, co jest ważne, na to, co jest wokół. Może mając czas na więcej spraw, może teraz każdy znajdzie czas na to, co jest ważne, na to, co jest wokół nas. Może każdy z nas zobaczy, może chociaż raz poczuje to, może ta nadzieja nas zaskoczy. Może chociaż raz zobaczymy w nas odważnych, twórczych i dzielnych w tym wszystkim, co dzisiaj dziać się będzie. I będą ludzie wciąż odważni w was, będą twórczy, dobrzy, dzielni z nas. Może nagle spojrzysz z innej strony, że to wszystko ma sens i zobaczysz świat zupełnie inaczej. Spojrzysz na ptaki, kolorowe kwiaty, zobaczysz ulicę bez ludzi, słów z tego okna. Usłyszysz wiatru szum. Siedzisz sobie może w domu sam, może myślisz, nikogo nie mam, twoje cztery ściany to ograniczenia. Głowa podróżuje w chmury, serce szuka w tobie siły, wreszcie mają na to wszystko czas. Świat nie zmienił się tak bardzo, ptaki wciąż latają tak samo, czas za nimi biegnie w takim samym tempie. Bo miłość, nadzieja i wiara łączą siłę w nas. To wszystko nie zna żadnych betonowych ścian. I będą ludzie wciąż odważni w was, będą twórczy, dobrzy, dzielni z nas. Może nagle spojrzysz z innej strony, że to wszystko ma sens. I może chociaż jedno z nas odkryje, może chociaż jedno z nas poczuje, może jedno z nas będzie wiedzieć, jak rozpalić w nas nadzieję. Rozpalić w nas nadzieję.
rozpalić w nas nadzieję. I zobaczysz świat zupełnie inaczej. Spojrzysz na ptaki, kolorowe kwiaty. Zobaczysz ulicę bez ludzi znów. Z twego okna usłyszysz nadzieję.